Zapewne nie jeden pasażer zastanawiał się nad tym, co by się stało, gdyby maszynista prowadzący pociąg zasłabł. Jak rozwiązana jest ta sprawa w pociągach? Czy nie należy mieć żadnych obaw, wybierając się w podróż? Samoczynne hamowanie pociągu to nie nowy system, choć obecnie coraz częściej rozwijany i zastępowany przez nowoczesne rozwiązania. Czym jest system SHP, czyli samoczynnego hamowania pociągu? To jeden z najważniejszych elementów automatyki i bezpieczeństwa kolejowego. Gdzie się go stosuje? Zarówno w pojazdach trakcyjnych, jak i przy torach. Głównymi urządzeniami stosowanymi w pojazdach są tak zwane czujniki taborowe SHP, znajdujące się na zewnątrz po dwóch stronach dla obu kierunków jazdy. Urządzenia wykonawcze zainstalowane są również w środku, wewnątrz pojazdów trakcyjnych. Wśród nich jest generator SHP, znajdujący się najczęściej w kabinie maszynisty, a niekiedy w przedziale maszynowym. Dwa czujniki z obwodami rezonansowymi, po jednym dla każdego kierunku jazdy, układ sterowania z lampką ostrzegawczą, buczki, przyciski czujności i instalacja pneumatyczna. W części przytorowej elementami systemu SHP są tak zwane rezonatory, czyli popularne elektromagnesy przytorowe znajdujące się w odpowiedniej odległości przed tarczami ostrzegawczymi lub semaforami. Są to elementy bierne i nie wymagają zasilania. Jak to działa? Czujnik w pojeździe i rezonator torowy dostrojone są do tej samej częstotliwości, czyli 1000 Hz. Przeniesienie informacji z toru do kabiny maszynisty następuje w wyniku sprzężenia obwodów rezonansowych czujnika w pojeździe i rezonatora torowego. Kiedy pociąg jedzie po torze, znajduje się cały czas pod kontrolą, zarówno ze strony różnych urządzeń, jak i ludzi. Wszystko to wpisuje się w działający na kolei system monitorowania i bezpieczeństwa. Wyprawianie pociągu nie jest zadaniem łatwym i uczestniczy w tym wiele osób. Nie ma zatem możliwości, aby na torach znalazł się pociąg niesprawny technicznie i niespełniający norm bezpieczeństwa. W sterowaniu ruchem kolejowym stosuje się urządzenia zależności, kontroli, sygnalizacji na przejazdach oraz sygnalizacji kabinowej. Przez wiele lat sterowanie ruchem kolejowym odbywało się ręcznie, mechanicznie i z napędem hydraulicznym lub elektrycznym. Zasadnicze zmiany nastąpiły w połowie XX wieku, kiedy zaczęły funkcjonować obwody elektryczne i przekaźniki, co umożliwiło zastosowanie pulpitów świetlnych i zdalnej obsługi urządzeń. Taki system sterowania ruchem kolejowym po raz pierwszy użyto w latach 60. XX wieku. Jego udoskonalenie pozwoliło z czasem na zautomatyzowanie wielu czynności, wprowadzenie samoczynnej blokady liniowej i skomputeryzowanie urządzeń. Podstawą systemu bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego jest podział sieci kolejowej na szlaki i odstępy. Dzięki samoczynnej blokadzie liniowej, zwanej obecnie wieloodstępową, pozwala to na regulowanie ruchu pociągu za pomocą informacji, czy znajduje się on na danym odstępie, czy go opuścił. Podstawowym warunkiem, jaki musi spełniać ta blokada, jest obecność na chronionym odcinku, czyli odstępie, tylko jednego pociągu lub pojazdu szynowego. System samoczynnego hamowania pociągu ma swe zastosowanie do prędkości 160 km na godzinę. Kiedy oba elektromagnesy przy torze i przy pojeździe zrównają się, wówczas w kabinie maszynisty zaświeci się lampka ostrzegawcza, a po chwili włączy się sygnalizator akustyczny. Maszynista po wyświetleniu na pulpicie sygnalizacji hamowania samoczynnego i czuwaka aktywnego musi skasować przycisk.
Jeśli tego nie zrobi, wówczas rozpoczyna się samoczynne hamowanie pociągu. Jednak system ten nie jest odporny na tzw. mikrosen, polegający na śnie trwającym jedną lub kilka sekund, który może spowodować przejechanie sygnału zabraniającego dalszej jazdy. Punktowe przekazywanie danych poprzez transmisję z elektromagnesu SHP ustawionego przed semaforem do rezonatora SHP zainstalowanego w pojeździe nie informuje o sygnale wyświetlanym na semaforze, a jedynie, że istnieje. Zatem działający w Polsce system SHP jest niezależny od wskazań semaforów. Stosuje się go jednak z powodu prostoty i faktu, że prowadzone w latach 80. i 90. XX wieku prace nad sygnalizacją kabinową zostały zaniechane z powodu kryzysów PKP i kłopotów finansowych obecnych w latach transformacji ustrojowej. Kabina lokomotywy EU07 w jednej z kabin za fotelem maszynisty znajdują się skrzynie aparatowe generatorów czujnika SHP. No to oczywiście jest już nowoczesny model wymieniony z urządzeń starych spotykanych w tych lokomotywach. Nad nimi znajdują się buczki sygnalizacyjne, które są w obu kabinach. Generator ma trzy bloki. Generator przebiegu o częstotliwości 1000 Hz, wzmacniacz i przekaźnik elektroniczny. Po przejechaniu pojazdu nad rezonatorem torowym generator SHP przetwarza impuls na sygnał świetlny i dźwiękowy, a maszynista kosuje go co minutę ręcznym lub nożnym przyciskiem potwierdzenia czujności. Jeśli tego nie zrobi, po kilku sekundach od sygnału urządzenie SHP samoczynnie wdroży nagłe hamowanie. Ponieważ urządzenie czuwaka sprawdza wyłącznie czujność maszynisty, określa się go jako czuwak aktywny. Jego działanie uruchamia się po przekroczeniu prędkości wynoszącej 10% dopuszczalnej prędkości maksymalnej pojazdu. W sytuacji, kiedy maszynista nie potwierdziłby swojej czujności i zostanie uruchomione nagłe hamowanie niespowodowane zasłabnięciem, wtedy może to być podstawą do wszczęcia postępowania wyjaśniającego przyczynę. Jeżeli linia kolejowa nie jest wyposażona w elektromagnesy SHP, to bezpieczeństwo jazdy zapewnia jedynie czuwak aktywny. Przyciśnięcie przycisku czujności służące odblokowaniu generatora powinno trwać krócej niż sekundę. Kiedy zostanie on dłużej przytrzymany, wtedy również nastąpi rozpoczęcie procedury nagłego hamowania. Jeśli maszynista nie potwierdzi czujności, po upływie 2,5 sekund włączy się buczek ostrzegawczy, a przy dalszym braku potwierdzenia czujności, po upływie takiego samego czasu, nastąpi wyłączenie zasilania zaworu elektropneumatycznego SHP i nagłe hamowanie. Wdrożenie go powinno powodować jednoczesne rozłączenie napędu trakcyjnego. Wyjątkiem jest stosowanie systemu SHP w pojazdach, w których konstrukcyjnie nie przewidziano rozłączania napędu, a wprowadzenie takiego urządzenia byłoby nieracjonalne ze względów bezpieczeństwa, technicznych lub ekonomicznych. Ponowne uruchomienie pojazdu i wznowienie jazdy powinno być możliwe po odblokowaniu urządzenia przyciskiem czujności i napełnieniu przewodu głównego. Na pulpicie sterowniczym powinny znajdować się dwa przyciski czujności – ręczny i nożny. W przypadku, gdy w pojeździe montaż przycisku nożnego mógłby wpływać na pogorszenie ergonomii, np. z powodu zastosowanych już elementów sterowania nożnego, można zainstalować dwa przyciski ręczne na lewą i prawą dłoń. W pojazdach, które mają dwie kabiny sterownicze, wybór tej czynnej powinien samoczynnie uaktywniać właściwy elektromagnes dla kierunku jazdy, a aparatura sterownicza w kabinie nieczynnej powinna być nieaktywna. W pojazdach z jedną kabiną sterowniczą wybiera się aktywny pulpit, a w wyposażonych w jedną kabinę sterowniczą z możliwością prowadzenia jazdy w obu kierunkach, przy jednym ustawieniu rozrządu, wybór aktywnego elektromagnesu może mieć miejsce tylko samoczynnie, poprzez wybór nastawnikiem kierunku jazdy. Umieszczone przy torach rezonatory mogą pracować w temperaturach od minus 40 do plus 70 stopni Celsjusza. Ich znamionowa częstotliwość rezonansowa wynosi 1000 Hz.
a minimalna rezystancja dynamiczna to 4,1 kOhma. Urządzenia są wodoszczelne oraz odporne na wibracje i udary mechaniczne. Rezonatory torowe znajdują się w odległości 200 metrów przed sygnalizatorami na szlakach, tarczami ostrzegawczymi przejazdowymi i semaforami wjazdowymi. W obrębie stacji lub posterunku ruchu rezonatory torowe umieszcza się na wysokości semafora, w tym tego pełniącego funkcję tarczy ostrzegawczej w odległości nie większej niż 5 metrów. Urządzenia można również instalować przed miejscami niebezpiecznymi w odległości drogi hamowania. Należy je też umieszczać dodatkowo w dogodnych do utrzymania miejscach, jeśli odległość pomiędzy sąsiednimi rezonatorami wynosi więcej niż 10 km. W Polsce funkcjonują trzy systemy zabezpieczenia ruchu kolejowego, a mianowicie samoczynne hamowanie pociągu, czuwak aktywny i radio stop. Wdraża się również europejski system sterowania pociągiem ETCS, ponieważ każdy nowy pojazd musi zostać wyposażony w takie urządzenia pokładowe. W Polsce spośród 6 tysięcy dopuszczonych do eksploatacji pojazdów kolejowych, jak dotąd około 300 wyposażono w urządzenia ETCS. Jeśli chodzi o radio stop, jest to system umożliwiający zatrzymanie pojazdów trakcyjnych w miejscu, gdzie występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Jego uruchomienie następuje wciśnięciem przycisku alarm kolejowego urządzenia łączności, które rozpoczyna wysyłanie drogą radiową specjalnego sygnału dźwiękowego. W Polsce testowano również system kontroli hamowania pociągu, czyli KHP. Miał on powodować zatrzymanie pociągu w razie jazdy z prędkością inną niż nakazywana przez urządzenia sygnalizacyjne. Z prac nad tym systemem jednak zrezygnowano ze względu na koszty i perspektywę wdrożenia systemu wyższej generacji z ciągłą transmisją danych tor-pojazd. Samoczynne hamowanie pociągu jest wdrożonym w latach 60. systemem należącym do grupy automatycznej kontroli jazdy pociągów. Jest stosowany obecnie praktycznie w niezmienionej od pół wieku formie na sieci kolejowej w Polsce. Od chwili jego zainstalowania i uruchomienia możliwości techniczne i technologiczne rozwinęły się w znacznym stopniu. Jednak poziom zaawansowania i możliwości oferowane przez SHP już od lat odstają od międzynarodowych standardów bezpieczeństwa. Mimo że, jak wspomniano, na przełomie lat 80. i 90. XX wieku były podjęte próby unowocześnienia systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągów w Polsce, to nigdy nie wyszły one poza fazę testów i próbnych instalacji. Faktyczne działania w kierunku dostosowania polskich linii kolejowych do standardów europejskich podjęto dopiero w marcu 2007 roku, kiedy przyjęto Narodowy Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym. Istotnym elementem tych działań na przyszłość było stopniowe dostosowywanie polskich szlaków kolejowych do europejskich wymagań i tym samym poprawa bezpieczeństwa ruchu pociągów. Obowiązujący w Polsce SHP jest to system klasy Automatic Warning System AWS, czyli automatycznego ostrzegania. Wywodzi się on z niemieckiego systemu Indusi, jednak krajowe rozwiązanie stanowi okrojoną jego wersję. Systemy klasy AWS pojawiły się jako pierwsze rozwiązania służące bezpiecznej kontroli jazdy pociągiem. Nie kontrolowały one jednak poprawności prowadzenia pojazdów przez maszynistów, a jedynie wspierały zachowanie przez nich czujności w określonych punktach trasy. Ich rola ograniczała się do wizualnego oraz dźwiękowego ostrzegania maszynisty podczas zbliżania się pociągu do sygnalizatorów, przejazdów kolejowych, czasowych bądź stałych ograniczeń prędkości. Ich działanie nie jest ściśle zależne od wskazań sygnalizatorów. Ponieważ w systemie tym brak było szczegółowej informacji o wskazaniu sygnalizatorów, urządzenia tej klasy kontrolują raczej czujność maszynisty niż zgodność prowadzenia pojazdu ze wskazaniami sygnalizatorów. Biorąc pod uwagę możliwości systemu klasy AWS, zadania SHP skoncentrowano na zwracanie szczególnej uwagi maszynistów na wskazania sygnalizatorów stacyjnych, wjazdowych, odstępowych i tarcz ostrzegawczych znajdujących się w odległości 200 metrów przed pociągiem, sprawdzanie czujności maszynisty przy przejeździe obok sygnalizatorów stacyjnych, wyjazdowych i grupowych,
a przede wszystkim uruchomienie nagłego hamowania w razie braku czujności maszynisty. Warto też dodać, że wspomniany system RadioStop powstał z połączenia SHP z eksploatowanym przez PKP systemem radiołączności pociągowej. RadioStop posiada połączenie z elektrozaworem SHP i umożliwia całkowite zatrzymanie ruchu pociągów w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia i odebrania sygnału alarm. Obszar objęty zatrzymaniem ruchu zależy od urządzenia nadawczego. W przypadku urządzeń stacjonarnych zasięg nadawania sygnału wynosi około 15 km. Natomiast zasięg pomiędzy dwoma urządzeniami przewoźnymi to od 5 do 10 km. SHP jest bardzo prostym systemem, co teoretycznie powinno przekładać się na łatwość jego utrzymania z uwagi na nieskomplikowaną budowę i precyzyjną lokalizację każdego urządzenia. Niestety w przypadku rozwiązania będącego w użyciu pół wieku nie jest ono niezawodne. Raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce wykazał, że w 2012 roku stwierdzono 167 uszkodzeń eksploatacyjnych elektromagnesów przytorowych. Bardzo ważny jest fakt, że prowadzona statystyka nie dotyczy przypadków kradzieży i dewastacji, która w Polsce w dużym stopniu przyczyniła się do degradacji systemu SHP. Obecnie w wielu miejscach brakuje elektromagnesów, dla których koszty zakupu i instalacji są stosunkowo wysokie. Kolejną dość istotną wadą systemu SHP jest uniezależnienie jego działania od wskazań sygnalizatorów. SHP i czuwak aktywny, obsługiwane przez ten sam przycisk, lampki i buczek, generują praktycznie bezustanny alarm. W przypadku zmęczenia maszynisty, jego złego samopoczucia czy braku odpowiedniego poziomu koncentracji, może powodować to odruchowe kasowanie alarmu i przejechanie sygnalizatora wskazującego stój. System SHP jest używany obecnie na liniach, gdzie dopuszczalna prędkość maksymalna wynosi do 160 km na godzinę. Dość łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której maszynista, podróżując z prędkością zbliżoną do maksymalnej dozwolonej, jest informowany przez system SHP o zbliżaniu się do sygnalizatora. Dystans 200 metrów, dzielący rezonator przytorowy i sygnalizator świetlny, lokomotywa pokona w czasie 4,5 sekundy. Jest to czas, który pozostaje maszyniście do obsłużenia przycisku czuwaka aktywnego i SHP oraz odczytania wskazań sygnalizatora. Trzeba wziąć również pod uwagę, że pociąg może być prowadzony w warunkach ograniczonej widoczności, albo umieszczenie sygnalizatora świetlnego uniemożliwia odczytanie jego wskazań w trakcie podróży, kiedy promienie słoneczne oślepiają maszynistę. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, niemożliwe jest, aby uznać system SHP jako ten, który stuprocentowo skutecznie zapewnia bezpieczną kontrolę jazdy pociągu. Ma na to głównie wpływ fakt, że maszynista w żaden sposób nie jest informowany wewnątrz lokomotywy o wskazaniu sygnalizatora, a sam system w przypadku obsłużenia przycisku czuwaka aktywnego i SHP zezwala na dalszą jazdę z maksymalną dozwoloną na danym odcinku prędkością.